Państwa, dobry wieczór. Witamy serdecznie na pomeczowej konferencji prasowej. Górnik Zabrze podejmował zespół Rakowa Częstochowa i zwyciężył 2-1. Jako pierwszego gościmy trenera gości, pana Dawida Szwargę. Dobry wieczór, panie trenerze. I my bardzo prosimy tradycyjnie o krótki komentarz tego spotkania, a później o zadawanie przez Państwa pytań. Mikrofon do Państwa dotrze. Proszę o zadawanie pytań do mikrofonu, tak aby dźwięk prawidłowo się nagrywał. Prosimy trenerze o skomentowanie tego meczu. Gratulacje dla Górnika Zabrze za zwycięstwo. W pierwszej kolejności to ja nie pomogłem dzisiaj zespołowi, jeśli chodzi o decyzje personalne do tego spotkania. To była jedna z przyczyn pierwszej połowy, jeżeli chodzi o, zwłaszcza jeżeli chodzi o stracone bramki, które po prostu straciliśmy zbyt łatwo. Graliśmy, generalnie mecz odbywał się według tego, co zakładaliśmy, czyli Górnik w obronie średniej, czekający na fazy przejściowe. Natomiast zbyt prosty sposób nadziewaliśmy się na kontry, zbyt prosty sposób dawaliśmy szansę przeciwnikowi na to, żeby w fazach przejściowych tworzył sytuację. Pomimo tego, że traciliśmy dwie bramki, oczywiście po przerwie chcieliśmy dążyć do wyrównania i tak też się działo. W drugiej części meczu wykreowaliśmy kilka sytuacji, czy to po stałych fragmentach gry, czy z fazy ataku. I już nasza gra wyglądała lepiej, natomiast logiczne jest, iż dwie bramki strzelone przez Górnika doprowadziły do tego, że zespół grał bardzo zdeterminowany, agresywny w pojedynkach, czuli swoją szansę i ją wykorzystali. Kiedy grasz z takim rywalem jak Górnik Zabrze, czy generalnie zespołem, który chce bazować na kontrach z obrony średniej, niskiej, musimy jako drużyna wykazywać się lepszymi zachowaniami zarówno w ataku, jak i w fazie przejścia do obrony, żeby takich sytuacji po prostu unikać lub je minimalizować. Natomiast przed nami już kolejne mecze. Oczywiście każda porażka boli i nie przejdziemy obok niej obojętnie, ale równocześnie musimy przechodzić już do kolejnego spotkania i przygotowywać się do meczu w Lidze Europy i kolejnych meczów w Ekstraklasie. Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękujemy, trenerze. Czy są pytania z sali? Brak uniesionych dłoni. Jest, prosimy. Dobry wieczór, panie trenerze. Dariusz Leśnikowski z Super Express. Zapytałbym o to, o czym pan powiedział, że nie pomógł pan drużynie. Chodzi o wybory do jedenastki, jak rozumiem. A jeżeli tak, to w którym momencie, gdyby pan dzisiaj, mając zresztą wiedzę, jakby pan inaczej zestawił tą drużynę, czy to taktycznie, czy personalnie? Oczywiście, że mam już w głowie wizję tego, jakie błędy popełniłem, ale zostawię je dla siebie. W pierwszej kolejności chciałbym ten mecz zobaczyć, przeanalizować, zobaczyć, czy faktycznie mój odbiór z boiska tego meczu będzie taki sam, bądź podobny do odbioru tego meczu po przeanalizowaniu go już ze sztabem. Pozwolę sobie jeszcze zapytać, bo to rzadka sytuacja wszystkich trzech obrońców, którzy zaczęli w linii defensywnej ten mecz. Pan w trakcie meczu zmienił, oczywiście zapewne podyktowane to było i przebiegiem gry, i wynikiem przede wszystkim, ale generalnie patrząc już na mecz ze Sportingiem, czy gdzieś tam nie było jakiegoś powodu innego niż tylko taktyka i gonienie wyniku, jakaś zdrowotna kontuzja, coś w tym stylu? Tak, to już jest klasyka. Oczywiście to nie były tylko i wyłącznie powody taktyczne, to były również powody zdrowotne. Jakie to będą dolegliwości, to się okaże dopiero pewnie jutro po wstępnych badaniach.